Widzowie płaczą za Norbim. Nowe koło Fortuny budzi niesmak. Koło Fortuny, tak jak wiele programów TVP, przechodzi zmiany. Wiadomo już, że Norbi zostanie zastąpiony przez dwójkę nowych prowadzących, Agnieszkę Dziekan i Błażeja Stencela. Ta decyzja nie spodobała się wielu widzom stacji. Norbi odchodzi z Koła Fortuny. Koło Fortuny to jeden z najpopularniejszych teleturniejów stacji TVP. Na antenie zadebiutował ponad 3 dekady temu, w 1992 roku. Na przestrzeni lat program prowadzili Wojciech Pijanowski, Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, Stanisław Mikulski, Krzysztof Tyniec, Rafał Brzozowski i Norbi. Artystom towarzyszyły hostessy. Nowi prowadzący Koło Fortuny. Koło Fortuny z nowymi prowadzącymi zadebiutuje na antenie TVP2 2 września. Agnieszka Dziekan, dotychczasowa prezenterka pogody w programie Pytanie na Śniadanie, jest znana widzom od dawna. Wcześniej pracowała m.in. w stacji TVP3 Wrocław. Błażej Stencel, który zastąpi Norbiego, do tej pory skupiał się na rozwoju kariery aktorskiej. Grywał m.in. w serialach O mnie się nie martw, Ojciec Mateusz, Młody Piłsudski, Na sygnale oraz Polowanie na ćmy. Artysta zwyciężył w akcji rekrutacyjnej TVP. Widzowie TVP nie kryją rozżalenia. Chodzi o nowe Koło Fortuny. Decyzja nowych władz TVN wyraźnie nie spodobała się części widzów. Pod wpisem na Instagramie, w którym przedstawiono nowych prowadzących, pojawiło się kilka negatywnych komentarzy. Fani nie ukrywają rozżalenia zniknięciem Norbiego i Izabelli Krzan. Porażka. Co Norbi był winny? Przecież on nie był winny tamtej władzy, pisze jedna ze zbulwersowanych internautek. Norbi to tak, ale Izabellę Krzan mogli zostawić, dodaje inna komentująca. Gdzie poprzedni prowadzący? Dopytuje fan Koła Fortuny.